ależ to będzie okazja. Kędziora, czy będzie 2-0? Kędziora! 2-0! Teraz Polonia już się nie podniesie. Wojciech Kędziora pokonuje Sebastiana Przyrowskiego i tylko można mu za to bić brawo. Słuchasz Studio Krzej. Dobry wieczór. Witamy dzisiaj Wojtka Kędziorę w naszym studio, w naszym cyklu programów, w którym będziemy opowiadali o 75-leciu, jak wygląda to właśnie z perspektywy tworzących tę historię. No więc jesteś, Wojtku, z nami? Jestem, witam Was serdecznie. Dobra. Dla tych, którzy się nie znają, to chciałem tak krótką sylwetkę. Zawodnik, który z Piastem, dobrze pamiętam, dwukrotnie do Ekstraklasy awansował. Co 8 roku, w 2012, za drugim razem już jako Król Czesów pierwszej ligi. Zawodnik, który wracał do nas, jeden z pierwszych takich pionierskich transferów z Piasta Gliwice. Więc o tym chciałem też z tobą porozmawiać, ale będziemy lecieć chronologicznie. Pierwsze pytanie, które chciałem ci zadać, to ta Sośnica, no bo podają wszystkie kroniki, że zacząłeś swoją karierę w Sośnicy i co cię łączy z tą dzielnicą? Czy tam się wychowywałeś, czy... Dlaczego trafiłeś do Sośnicy Gliwice? No dokładnie tak. Mieszkałem tam od małego, a więc do boiska praktycznie miałem 300 metrów. Mhm. I to było naturalne, że od małego dziecka żeśmy grali zawsze przed blokiem i też zdarzało się chodzić na boisko, na Sośnicę i kolejnym krokiem jakby było to, że był nabór wtedy na po prostu do klubu. Dosyć sporo, pamiętam, było dzieciaków i ja też tam się znalazłem i tak moja przygoda się zaczęła. No właśnie ta Sośnica, przepraszam cię, więc od Sośnica to takie terytorium, można powiedzieć, dziada bardziej Górnika Zabrze. Ty tutaj ostatecznie jesteś zawodnikiem, który się kojarzy z Piastem Gliwice. Na początku jak to wyglądało? No dokładnie, tak to było właśnie z mojej perspektywy, że wszyscy byli raczej za Górnikiem. Aha, to łatwo nie miałeś. Ale łatwo nie było, ale nie było też ciężko ze względu na to, żeśmy się tak naprawdę od dziecka znali i tak jak mówię, od dziecka gdzieś ze wszystkimi chłopakami tak naprawdę z osiedla i z Sośnicy, gdzie żeśmy się znali, to mieliśmy kontakt i no i wiadomo, no gdzieś tam bardziej było to nie wiem, spowodowane takim, nie wiem, takim jakimś, może nie rywalizacją jakąś, ale każdy to jakoś tolerował, no, przez to, żeśmy się po prostu znali, tak, a ja swoje jakby, swoją drogę powiązałem z Piastem Gliwice i to nie przeszkadzało w tym, żebyśmy po prostu mieli normalny kontakt, no i tyle, może więcej problemów mogło być z ludźmi, których po prostu bez nie znałem i tyle, a tak sobie jakoś z tym wszystkim radziłem. Okej, a jak pamiętasz, przypominasz sobie tą grę pod blokiem, jakie wtedy były warunki, jakie koszulki się nosiło, komu się kibicowało, to były lata 90, tak? Jak coś nie zacząłeś, to przełom wieku. Jak to wyglądało? Tak. Bardzo blisko mieszkałem z stadionu. Mieliśmy jakby swój plac, taki większość to była jakaś łąka, nie wiem, drzewa, do tych drzew przybita poprzeczka jakaś i imitacja takiej bramki. I, no tak jak mówię, mieliśmy jedno mniejsze takie boisko asfaltowe, to też później sobie w późniejszym czasie stworzyliśmy jakieś brameczki i graliśmy nam na mniejszym takim, ale tak stwarzaliśmy sobie jakby większy plac, czyli to było połączone, nie wiem, kawałek asfaltu właśnie z jakąś łąką i tam żeśmy po prostu godzinami grali w piłkę i sobie jakoś radziliśmy w tych warunkach. Nikt nie narzekał, że tak powiem. Mogliśmy po prostu grać też na stadionie na Sośnicy, a koszulki, ubiory wtedy jak ktoś miał jakiś sprzęt sportowy, to już był zadowolony i mógł kopać piłkę i to był szczyt marzeń. A co dokładnie to było? Buty takie odlewane z gumy, które się głowało na targu i to tak się pieniszczyły? No dokładnie, bardziej przed blokiem jakoś się grało w takich butach czy w trampkach jakichś takich płaskich, że tak powiem, obuw jakimś tam, można powiedzieć, że ala sportowym. Aha. A później już starsze jakby lata, gdzie już będąc w klubie, no to już zdarzało mieć jakieś korkotrampki albo takie buty, pamiętam, dostałem pierwsze buty właśnie z klubu, to nawet miałem dwa numery za duże, bo miałem możliwość
dostania butów takich zwykłych, no zwykłych, sportowych, wkrętów tradycyjnych, ale takich polsportów. No, a druga para była też teoretycznie czarna, ale z czerwonymi znakami, Patryki. Tylko, że były dwa numery większe, no i musiałem wybrać te większe. A że były za duże, to musiałem sobie jakoś radzić. Jak sobie radziłeś? Ale, no tak sobie radziłem, że po prostu musiałem ubierać więcej par skarpetek albo jakiś get do tego, żeby tak noga nie skakała w środku. Liczyłem na to, że szybko ta stopa urośnie. Aha. Powiem tak, że zaczynając jako młody chłopak w tej Sośnicy, to naprawdę nas było multum chłopaków, którzy chcieli grać w piłkę i no i co, wytrwali ci, co jakby nosili to w sercu i kochali to robić i przetrwali te wszystkie jakby ciężkie lata. Ja doznałem tego zaszczytu, że po prostu w pewnym momencie dostałem pozycji gry w Piaście i to było jakby dla mnie taką nobilitacją tych wszystkich lat ciężkiej pracy. A jak był Piast postrzegany w tym czasie, w 99 roku? No raczej wszyscy tak byli za Górnikiem, Górnik w Ekstraklasie cały czas. Piast w tym czasie dopiero rozpoczynał swoją drogę jako Ekstraklasy. Tak, to nie, to było ciężko porównać zespół Piasta do Górnika, bo nie lepszy Górnik jeszcze był, wiadomo, na topie w Ekstraklasie grali i jaką mieli historię, to każdy zna, a Piast tak naprawdę gdzieś tam się odbudowywał powoli na nowo po reaktywacji, chyba w 95 bodajże. I wracali powoli jakby na odpowiednie tory i na nowo budowali tą markę, bo tak naprawdę Piast to nie był taki zespół, że mógł sobie pozwolić na ściąganie nie wiadomo jakichś zawodników i też nie wiadomo jacy zawodnicy się też pchali do Piasta. To jak mówię, to wszystko się budowało małymi kroczkami, też etapami i do dzisiaj jest to na pewno fajny, silny klub, który może nie jedną osobę przyciągnąć i pokazać, że był mądrze budowany przez te wszystkie lata, którzy dołożyli jakby cegiełkę od samego początku do dzisiaj i to jest fajne, że Piast się po prostu rozwija i fajnie na to patrząc, wszystko, jak to wszystko idzie do przodu i tyle. To Piast jakby na nowo budował gdzieś tam swoją markę i powoli odnajdywał się w Polsce, w piłkarskiej życiu, jak, że tak powiem. Ja też miałem okazję spotkać się tak naprawdę grając w Karbo z Piastem i rzeczywiście to była taka rywalizacja na równym poziomie i to nie było tak, że Piast, wiadomo, Piast jak już awansował do trzeciej, to już były trochę większe takie naciski, żeby jakby wesprzeć i pomóc Piasta, ale Karbo sobie spokojnie radziło im, że ja tak powiem, mogliśmy rywalizować też z Piastem wtedy na poziomie tej trzeciej ligi, bo to było całkiem możliwe wtedy, grając właśnie w Karbo. Tak naprawdę derby w trzeciej lidze, nie? No tak, powiem, ta trzecia liga wtedy była mocna i fajna była rywalizacja Piasta z Karbo, no, bo ja zostałem jeszcze na następny sezon, a Piast później tak był Beniaminkiem w drugiej lidze, czyli zapleczu Ekstraklasy starej, no czyli nowej pierwszej. No ja następny sezon już poszedłem do Piasta. No właśnie, jak to się stało? Dla mnie młodego chłopaka, co miał 20 lat, jeszcze wtedy łączyłem grę jakby duże boisko, trzecią ligę z trzecią, czwartą na początku z halą. No a więc to wtedy jeszcze dawałem rady, a dla mnie to też było takie wyróżnienie i do tego mogłem sobie zarobić jakieś pieniążki fajne pierwsze tak naprawdę. Ja bym chciał też wiedzieć właśnie, jak się może zdradzić, no kto cię kiedy kontraktował, jakieś szczegóły tej umowy, czy można po latach, po 20 latach powiedzieć, jakie to były rzędu kwoty, czy ty pamiętasz, bo to się często pamięta, jakie wtedy były kontrakty dla zawodników. Tak. Ja wtedy przychodząc do Piasta, to podejrzewam, chyba miałem, nie wiem, czy pierwszą umowę, nie 1500 zł, plus tam jakieś wejściówki, jak grałem. A kto podpisał umowę z tobą? Czy to już wyglądało tak bardzo profesjonalnie? Kto był prezesem, kto był trenerem? Wtedy prezesem był Marcin Rzemajtis. Wiem, że Janusz Bodzioch to przy tym działał troszkę, bo wiem, że on
jakby pierwszy się kontaktował ze mną, żeby właśnie przedstawić propozycję i mnie ściągnąć do Piasta. No, a jakby sezon wcześniej graliśmy przeciwko Sobieckim. A dyrektorem był Drabicki Józef. Okej. Okay. To, że Majcic był prezesem, a dyrektorem był Drabicki. Gdzie była siedziba? I Janusz to koordynował, proszę, na zwycięstwo, wiesz? Na zwycięstwo. Okej, czy to jeszcze pierwsza taka, no, zaraz koło, no, ba, koło super, starego teatru. Fajnie, wiesz co, fajnie mieli co tam tam, pamiętasz no, z tego? przyjemnie takie, wiesz co, czarne kanapy takie ze skóry, taki klimacik fajny, bardzo, bardzo mnie wspominam, bo byliśmy tam dosyć często, no często, no miałem okazję parę razy tam przyjść i przedłużać, czy kontrakt, czy ten. A długo negocjowaliście Fajnie. swój pierwszy kontrakt? Pamiętasz, co powiedział wtedy tam dyrektor i prezes? Wiesz co, to nie było, nawet jak ja dostałem propozycję, to ja to zaakceptowałem po prostu, dla mnie to była, Nie było to było negocjacji. wyróżnienie, to tak, dokładnie, to nie było tak, że chociaż w Carbo, powiem ci szczerze, nie miałem jakichś gorszych warunków, bo jak ja wtedy w czwartej lidze byłem, no to ja miałem chyba 1200 zł na umowę, nie, też tam dosyć prężnie, wiesz, działało Carbo, później awans do trzeciej właśnie między innymi z Piastem graliśmy, no to przechodząc na przykład do Piasta za 1500 zł, wiadomo, plus te wejściówki, tam nie wiem, czy 400 czy 500 zł było za mecz, no to jak grałem, no to fajnie, nie, no to byłem zadowolony i szczęśliwy, no ale wtedy nie patrzałem jakby na pryzmat zarobionych pieniędzy, bo dla mnie to był awans sportowy, wiedziałem, że jak będę, jak dostanę szansę bycia w tej drużynie i wtedy będę mógł grać, no to może kiedyś będę zarabiał te pieniądze, a wtedy się tak nie myślało, że no nie, ja nie pójdę do Piastra, bo oni mi tylko 1500 dają, a w Carbo miałem 1200, nie? No to No by tak to nie sporo było pieniędzy tak, jak nie? na te czasy, bo No wtedy to i minimalna tak było. to było więcej niż minimalna krajowa, tak mi się wydaje. No mi się wydaje, że też, że to było więcej, no, że nie, no fajnie, ja wspominam, tak jak mówię, ja byłem młodym chłopakiem, 20 lat miałem, no to jak przyjdziemy do Piasta do 23, no to byłem szczęśliwy, no, szczęśliwy, wiedziałem, że to jest początek jakby mojej drogi i to jest dopiero jakby wstęp do czegoś, co można wstąpić, no i rzeczywiście tak było, no. A co, to kupiłeś sobie za pierwszą wypłatę, pamiętasz, w Piaście? O kurde, nie pamiętam, ci powiem, że jak... Mogę ci tylko wspomnieć, jak w Carbo byłem po awansie, to sobie kupiłem samochód od kolegi. Aha. Jak dostałem za awans, to pamiętam. Pierwszy samochód, to później, niedługo później go rozwaliłem. Co to był I samochód? wypłatę. Wiesz co, Fiat Ritmo. O kurczę, to maszyna. Kurde, klasyka, człowiek włoska, maszyna, ej. Ale piękny czas, powiem ci, no. No właśnie chciałem trochę powspominać. No a Piast, co ci dawał na początek, na starcie? Czy... Ja będąc w Carbo i później przychodząc do Piasta, to nie była jakaś wielka różnica, bo wiadomo, tu byśmy w trzeciej, tu w drugiej. To sama różnica ligi, ale jakby na organizacji i sprzętowo i infrastruktura, no to nie było jakiejś dużej różnicy na początku. No ale pamiętam, był wtedy chyba, ja mam gdzieś jeszcze zdjęcia jakieś, czy wycinki z gazet, jak na pierwszym treningu na Piaście, pamiętam, bo to była zima, Aha. w styczniu chyba byłem, no to wtedy w dresie jeszcze byłem, pamiętam, nie wiem, czy na pierwszym treningu jeszcze nie dostałem sprzętu, to nie wiem, czy bluzy nie miałem z Carbo właśnie, Aha. takie z Adidasa, no. A jak To to, jaki był pamiętam, sponsor techniczny Piasta? Jakie to były stroje? To była już ta Rea, czy... Kurde, może Czy takie markowe właśnie jak nie wiem, Adidas, Nike, czy nie, nie? ja myślę, że mogła to by być, to mogła być wtedy RA jeszcze, no. No bo Tak, tam bo RA oni nam do te lata. Ekstraklasy towarzyszyła, nie? Włoska No firma. później, bo oni później, ale pierwszy raz tą RE, to ona nie, jakościowo to nie była za fajna. To wtedy, no wiadomo, no to i tak człowiek był zadowolony, że tam miał tam może ze dwa komplety strojów do treningu i tak dalej, a... My wchodziliśmy do Ekstraklasy z Ereą, taką pierwszą, taką cienką No, koszulką, no, no. ciemną bordą. Ale jak wchodziłeś, pierwszy trening, sprzęt, rozumiem, że spotkałeś pana Tadzia już wtedy, tak? Czy kogo spotkałeś na pierwszym treningu? Gdzie był ten trening? Tak, Wspomnij. tak, tak. Pan Tadzie, ale nie wiem, wiesz co, ja miałem trochę takie... Znaczy może niemiłe wspomnienia. Wiesz co, ja grając na hali też znałem parę osób właśnie, między innymi Krygera, wiesz, on był wtedy w Piaście.
I ten, to trochę byłem, ci powiem, zestresowany, bo mieliśmy jakby kilka takich, może nie takich niesnastków, ale jakichś takich zaczepek meczowych, aha, ale to wiesz co, z hali bardziej, bo to było związane z halą, wiesz, bo ja wtedy PA Nowe Gliwice grałem, no a Kryger był też w tym, w Clearexie, no i tam wiesz, rywalizacja to była, PA Nowa przeważnie grała tam u mistrza Polski, dobry zespół z Gliwic, a więc taki zasłużony, no i to tam, wiesz co, taka, wiesz, trochę kosa, wiesz, jak to na meczu jeszcze takie nastawienie, nie wiem właśnie dlaczego tak wyniknęło to, że jakoś do niego byli i wiesz, cała drużyna jakoś to z takimi jakimiś pretensjami, wiesz, jak emocjami na meczu, no ja też parę razy tak jakoś gdzieś się tam, wiesz, z nim spiknąłem, nie? Jakoś mi to, wiesz, za bardzo nie utkwiło w pamięci, ale później, jak przychodziłem do Piasta, to mi człowieku wszystko się tak przedstawiło przed oczami, a ja, wiesz, taki, no, szczyl młody, no, 23 lata, a on, wiesz, doświadczony zawodnik z przeszłością ligową, nie? Bo nie wiem, czy w Widzewie grał, no, ale okazało się, jak go, wiesz, poznałem bliżej, to bardzo fajny człowiek, nie? No, może nie pograliśmy za długo, ale bo oni później jakby, wiesz co, po jakiejś tam aferze takiej rozstali się z kilkoma takimi doświadczonymi zawodnikami. No, ale jeszcze miałem okazję z nim właśnie później, znaczy później wcześniej być właśnie w szatni i ten, trenować, tam na obóz pojechać, nie? No, ale pamiętam, te pierwsze chwile to byłem zestresowany, on mnie też tak kojarzył właśnie z hali bardziej i nie tak jakoś ciepło przyjął, w sensie liczyłem na to, że coś będzie takiego. On był u nas. Krygerek, no. Tak, był, ale właśnie... No, ale w porządku, ja tak, wiesz co, ja go tak nie znałem wcześniej, bardziej to było jakoś takie, wiesz, odgórnie, wiesz, jakieś nastawienie do kogoś, a jak sam go osobiście nie znasz, to wiesz, no ciężko się tak, dlatego później, jak z nim to rozmawiałem, no to zupełnie inny człowiek, nie? On też mnie poznał i już te relacje były normalne takie, nie? Tak. Ale pamiętam, że pierwsze chwile były takie, że byłem troszeczkę taki spanikowany, jak przychodziłem. No tak, przede wszystkim przychodziłem do zespołu z wyższej ligi i teoretycznie w większej marce, tak? I renomie. A więc to już dla mnie trochę jakby wzbudzało takie emocje większe, no. A do tego jeszcze parę osób tam takich i już byłem gotowy, że tak powiem. No. Ale właśnie, kogo najbardziej wspominasz z tej ekipy, z tej doby? Wiosna 2004 roku? No, ale generalnie to Jarka Kaszowskiego znałem i Piechockiego, nie? Co jeszcze byliśmy razem w Karbo. No tak, Adam właśnie... No i tyle, a reszta to już była dla mnie, wiesz, no. Anonimowi. W sensie ja nie byłem anonimowy, ja przychodząc do Piasta, no. A tam był taki zawodnicy, właśnie przypomnijmy, jak w bramce był pan Jacek Gorczyca. No, Gorczyca, który... Jacek Gorczyca, był Feć, Bodzio, no, Gamla. Feciu, no, Paweł Gamlowy, Adaś ten Kąpała w środku, nie wiem, czy Adaś już wtedy był, czy później. Jeszcze nie, doszedł. Jeszcze go nie było. Maciej Maciuk, tutaj patrzę sobie, pomagam sobie. Maciek był, tak, wtedy był jeszcze Maciek, tak? Był czy nie? Tak, był. No, to z Maćkiem się najbardziej znam. No to właśnie mi właśnie uciekł, bo ja nie wiem, czy Maciek był wtedy. Wojtek Gontarewicz przecież. No. Z Maćkiem to naj ten. Z Maćkiem, z Maćkiem od dziecka. No, no tak. Jarek Zadylak chyba też sporo czasu spędził w Piaście wtedy. Tak, Jarek. No i mamy pomoc. No. Kolejna słowa. Andraszak, na Andrut. No to chyba niego nie trzeba przedstawiać. No. Macie kontakt jeszcze Piotrek Usik był. Macie kontakty jeszcze z Rafałem Andruszakiem? Tak, bo wiesz co, jego, tak, bo córa chodzi z Olą, nie? Aha. Jessica chodzi do klasy. No to nieraz, rzadziej go już spotykam, ale nieraz go gdzieś tam jeszcze złapię, to pogadamy trochę, no, nie? Tak. Łukaszowski, Robert Sierka, no, Żyrkowski. Żyro. No i napastnicy, no. Ciężki napad, no, Marcin Chyła, tak? On to już z Górnika przychodził. Młody Łukasz Janczarek, który też miał szansę nawet zadebiutować chyba w Ekstraklasie, z tego co pamiętam. Adam Piechocki, z nim wspomniałeś, Piotrek Us. No to tworzyliście fajną pakę. No i co pamiętasz z tych czasów właśnie z tej ekipy? To była drużyna bardziej taka młoda, czy już doświadczona, bo to takie wymieszane było? Wiesz co, tak mieszana była drużyna. No to ja wtedy byłem młody, nie? Wiesz, no ale mieszana była. To tak, taki to był standard chyba, wiesz, w drużynach wtedy. Ale ja powiem ci, że dobrze się czułem. Wiesz co, no każdy znał swoje miejsce w drużynie i tak naprawdę nie trzeba było, wiesz, młodzi byli
od po prostu od czarnej roboty i to nie było o czym mówić. My widzieliśmy, jakie zadania do nas należą, co mamy robić i nie musieliśmy się dwa razy pytać, tak. Ty miałeś jakiś chrzest? Tak, miałem na obozie, no. O kurczę, no miałem na obozie, czekaj, byliśmy. Wiesz co, ja powiem ci, też zestresowany mocno byłem. No nie, śpiewałem pewnie, coś tam robiłem, jakieś głupoty, nie? Takie, ale to w połowę to nie pamiętam. To wiesz co, no jak my mieliśmy po 20 z hakiem, oni, no nie, no to dla nas to, wiesz, kilka lat różnicy, nie wiem, 5, 7, 8 lat, no to już była przepaść, tak? To ja już, wiesz, jeszcze tym bardziej, że dla mnie to był, wiesz, debiut w nowej drużynie, to tym bardziej, jak nikogo nie znasz i nikogo. No parę osób tak naprawdę, to bardziej młodszych. Może, wiesz, te czasy były o tyle fajne, że człowiek musiał sobie po prostu radzić, nie? Że musiał do czegoś dojść i to nie jednym, dwoma meczami, tylko trzeba było udowadniać cały czas, kurde. No, charakter troszeczkę jakby ukształtował, że później jakoś było nam łatwiej. Sam klub, który cię przywitał, no mówiliśmy o panu Tadziu, nasza baza, jak to wyglądało? To był jeszcze stary stadion? Stary stadion, wiesz co, jeszcze żwirowe boisko tutaj, gdzie był parking. Czy trenowało tam na często nim? Często trenowaliśmy. Tak? No, często trenowaliśmy, no. Na żwirze? Wiesz co... No, na żwirze, no, na żwirze. Później już jeździliśmy też na Sokoła, już te warunki później były coraz lepsze, nie? Na pewno robotnicza była. Nie, na robotnicze chyba najpierw trenowaliśmy. Aha, a warunki, później a boisko jak wyglądało? Boisko, murawa, stadion w ogóle, ten główny na obszarze. No, stadion jak, no tak, wszyscy widzieli kiedyś, nie? No, jak opis, mieli okazję. Opis dla tych, co nie widzieli. No, człowieku, no co, dookoła bieżnia normalnie wyłożone dwa takie były ala te gumowe wejścia jakby z tego, z szatni na boisko się przychodziło. Pamiętam, że chyba ktoś wtedy złapał kontuzję, na tym się poślizgnął i jakiś rzut rożny czy coś wykonywać, to nie było łatwo, nie? Bo to trzeba było uważać na krawężnik, nie? Albo jak ktoś... Ja pamiętam, nie wiem, czy ktoś nie wybiegał z maserów, kiedy mówisz, zahaczył o ten, krawężnik. O krawężnik. Co ty i wyrznął mówisz? Człowieka, ale to... No, to był taki czas, ale murawa była kapitalna. Proszę? Ale to było podczas meczu też zdawało się takie... Podczas meczu chyba jakiegoś, ale teraz nie przypomnę sobie, jaki to był, ale no, trzeba było być bardzo czujnym i ostrożnym. Ale murawa, mówisz, kapitalna. No, byłem... Tak te czasy, które tak kojarzę, to naprawdę boisko było rewelacyjne, nie? Trawka super przygotowane. Wtedy jeszcze otwarte było, no Tadziu tam, no znał się na rzeczy facet, no co ci powiem, no wiedział, jak to robić, nie? No i tyle lat tam spędził, ale też go pamiętam pierwsze chwile, no to on mega mocny człowiek, w sensie takim, że strach na wszystkich, nie, zrzucał swoim zachowaniem, spojrzeniem i krzykiem, a jeszcze jakbyśmy młodzi, to nas ustawiał, czy się baliśmy cokolwiek spytać, no a później już te następne lata, to już relacje zupełnie, no tak jak mówię, tak jakbyśmy młodzi, to trzeba było i też przeżyć z panem Tadeuszem. No tak. A stadion? W ogóle chyba nie było, jeśli dobrze pamiętam, trybuny nie były zadaszone. Przystawka już wtedy były, no. Tam 3,5 tysiąca, 4 tysiące krzesełek, 3,5 tysiąca. Nie było, dopiero zadaszyli, jak zrobiliśmy ten pierwszy awans i ja odchodziłem do Lubina. No to wtedy zrobili zadaszenie, bo tak nie było. No właśnie. No, ale klimat był na oświetlenie? Tym stadionie. Oświetlenie było? Czy było, nie? Później już było. Później już było, czekaj, jak ja przychodziłem, to nie wiem, czy wtedy nie montowali. 2004. A jeszcze ten stadion był charakterystyczny przez to, że ławki rezerwowe były tak w ziemi chyba. Tak, wkopane, prawda? W ziemi, tak. Murki były takie, pamiętam, tam siedzieliśmy, słonecznik, no ale jak się zdarzało siedzieć na ławce, no to normalnie. Czyli widziałeś boisko i miałeś na wysokości głowy chyba, tak? Tak, na wysokości głowy, dokładnie. To jak się oglądało mecz? Głowa w ziemi. No tak dziwnie, troszkę dziwnie, ale to wiesz co, przyzwyczajeni byliśmy jakoś do tego, nie? Później już często siadaliśmy na murek jakby wyżej. Aha. Bo to
ziemi takie murki były i awansowaliśmy i troszkę, wiesz, wyżej siedzieliśmy, bo tak. Bo widocznie chyba nam rzeczywiście przeszkadzało oglądanie takie z perspektywy, wiesz, no. Trawy. No. Nie dało się. A publiczność? Jak to wygląda? Kibice jakby serwisowali? Wiesz co, no żywiołowa była, no. Doping fajny był. No, wiesz co, no, to się tak skręcało, nie? Jakby z roku na rok, ale w porządku, no. Jak jest. Były wyniki, to było fajnie. Jak było coś się nie, to zawsze jakaś loża szyderców też się gdzieś tam znalazła. Czyli tradycyjnie było. Pamiętam jeden gościu taki w rogu siedział sam, to co wszystkich ten ustawiał do pionu, to jest masakra. Ale gdzie to było? Po której trybunie? Na tej głównej? Czy na wiesz tej? Co, tak jak jakby siedział na ławce i troszkę poprzekonał. Wiesz co, tak po drugiej stronie jakby chorągiewki, trochę tak po prawej ręce. Tak i było słychać, tak? Aż po skosie. Tak, no bo wiesz co, no jak było ciszej czy coś, to on no stop się dar, nie? On czekł takie, wydawał komendy i te analizował sam i wszystkich czeków ustawiał. Także. A rozmawialiście z nim kiedyś, czy nie? Potem doszło do... Wiesz co, kiedyś ktoś z nim rozmawiał, to on powiedział, że on przychodzi na mecz nie oglądać, nie kibicować, tylko się wyżyć. No, taki ty, bo on mocno jechał, tak po gaciach, no, ale tak później jak ktoś, wiesz, złapał, to tak rozbawił do łez. A doping był zorganizowany? Jakiś był, byłem przed jakieś oprawy już? Wiesz co, był zorganizowany. Tak. No mecze też siedzi wyjazdowe. Co się działo? Dobre mieliśmy wtedy dobrą taką ekipę tych kibiców. Można powiedzieć, to była mocna. Tak, no mocno była. No to nie było lipy. Fajnie było. Ja naprawdę miło wspominam, że tak to wszystko było zorganizowane. No może więcej nawet wtedy było. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo później jak się już stadion wybudował, no to rzeczywiście ludzi chodziło, nie? No, ale zanim jeszcze, zanim się zbudował, no, to opowiedz jakiś taki mecz, pamiętasz? Taki właśnie historyczny? Zanim jeszcze zrobiliście ten awans pierwszy, do którego dojdziemy? Jakiś taki, który się bardzo mocno wypełnił kibicami stadion? Albo jakiś taki dramatyczny? No na pewno było parę meczów takich, że to nie było tak, że jeden mecz. Pamiętam, że było kilka meczów takich, że się zapełniały. Teraz nawet nie powiem. Wiem, że jak graliśmy też bo utrzymanie, nie wiem, czy właśnie wtedy jakiś baraż z Unią Mielnikową, to też tak. Stres, to też był nadźgany cały stadion, nie? Wiesz tak. Co, ten pierwszy sezon utrzymaliśmy się chyba normalnie? Tak. To był 2005 chyba. W barażach graliście, powiem ci, że zapisałem dokładnie 4-5. W 2005 roku był ten baraż słynny z Unią, kiedy Stasio Wróbel strzelił 1-0. Tak. Musik na wyjeździe strzelił, bo tak. Nie, w ogóle tam graliśmy to chyba 15 czy 20 minuta, już było 2-0. Tak, ja mówię, tak. O kurde, nie, będą ciężary. Ale dobrze, Piotrek Usik strzelił na kontakt na 2-1, no i ta bramka przed przerwą dała nadzieję, nie. No, ciężkie mecze, ja wspominam te, bo ja któryś mecz, ten drugi chyba, nie wiem, któryś nie grałem, bo w drugim dopiero wszedłem. Coś kojarzę właśnie, czy... To ciężary były takie, no. 5000 kibiców wtedy przeszło ten mecz. Tak. No mówię, że to pamiętam, że dużo ludzi wtedy było. Było parę takich meczów, ale ten był taki kluczowy, no bo kurde, tak też spaść, to ja pierdzielę, no. Ale dużo stresu. To taki bardziej był, no, dosyć taki emocjonalny mecz, nie? Coś jak chłopaki, którzy grali teraz niedawno z Termaliką o utrzymanie z Ekstraklasie, nie? Dokładnie, bo to wiesz, każdy, no, ciężar. No, każdy mecz jest taki o utrzymanie, no to jest najgorsze, nie? Bo to wiesz, tyle wysiłku nagle może pójść na marne tak naprawdę w jednym meczu, nie? To jest taka, wiesz, duża świadomość, takie obciążenie, nie? Emocjonalne. No ale w jednym i w drugim wypadku na szczęście się udało. Ale to właśnie, to tu się bronicie przed, znowu, bronicie się przed spadkiem z tej drugiej ligi. To jest 2005-2006. No i nagle potem okazuje się 2007-2008 nagle wystrzeliwujecie i pod przewodnictwem trenerem Andrysza, jeśli dobrze pamiętam, w 2008 roku awansujecie do ekstraklasy. No, czy w ogóle, co to dla was było za...
z Ekstraklasy to był taki szklany sufit, którego marzenie każdego piłkarza, żeby zagrać na tym poziomie. Tak to wspominasz? No, dokładnie. Wtedy to rzeczywiście, wiesz, realia były takie, a nie inne, że wiesz, że jakby, wiesz, no może finansowo też nie, ani finansowo, ani wiesz, jakoś, wiesz, infrastrukturę i różne inne tam ważne rzeczy. Taki to był duży przeskok dla nas, że my nie byśmy, wiesz, w to uwierzyli, bo tak naprawdę nikt przede wszystkim nas nie stawiał w roli jakichś, wiesz, faworytów, ani czarnego konia, ani nic. A to nagle, wiesz, udało się i to, wiesz, to było super przeżycie, no bo taki historyczny ten awans i tak dalej w takich okolicznościach. No ale to było dla wyzwanie dla wszystkich, tak? Dla piłkarzy, dla działaczy, dla kibiców. Tak naprawdę później się to wszystko okazało, że to jednak, wiesz, to było dużo, nie? Chociaż ten pierwszy sezon chłopaki się utrzymali, bo mnie już nie było, ja odchodziłem wtedy do Lubina. No tak, ale właśnie wróćmy jeszcze do tego sezonu, o którym się walczyliście, no bo to był bardzo dramatyczny sezon i chyba dowiedzieliście w ostatnim meczu, kiedy grałeś się z Polonią Warszawa, że dopiero wtedy udało się przesunąć. Tak, że bo my poprzedni mecz przegraliśmy chyba, nie wiem, czy z Jastrzębiem u siebie i wtedy nasze szanse jakby duże zmalały. Z Jastrzębiem 1-2, no właśnie. A byliście cały czas przez... Mecz. Przybyliście, a przez ten sezon byliście też liderem przez dłuższy czas, tak? Przecież, że pamiętam. Był taki moment. Wtedy uwierzyliście w to mocno? Czy w ogóle mówiło się o tym, czy to było w kategorii takich... Coś tam przebąkiwaliśmy, ale nie było jakiegoś wielkiego ciśnienia. Fajną drużynę mieliśmy, to kurde, naprawdę była mieszanka takiej rutyny, doświadczenia, chłopaków ugranych na najwyższym poziomie z młodymi zawodnikami i fajnie to gdzieś tam się zazębiło i no trenera fajnego mieliśmy. No. Był Adam Banaś, tak, Łukasz Krzycki, widzę tutaj Widuch, Laszek. No, Tomek Podgórski był też. Tomek Podgórski, no. Oczywiście, Krzysztof Kukulski, Kąpała, o którym też wspomniałeś. Adam Kąpała z Gamlowym, no to z dwóch grajcarów w środku, co organizowali grę nam, no to naprawdę szacunek. No tak, nie, no mocni byśmy, Maciek Michniewicz na prawej obronie, nie? Zadel chyba, nie wiem, czy Zadel wtedy był jeszcze? Był chyba. Albo... Mi się wydaje, że to było nie wiem, czy Jarka już nie było. Jarka już chyba nie było. A to już Kąpała, no. Podgórski, Banaś. No, Kaszla, nie? Był Jarek. No i ty byłeś, tak? To był ten... No ja... Fajne, no i... fajne czasy. No to było takie, wiesz co, to tak naprawdę wbrew pozorom się to tak, kurde, przez parę lat budowało, bo wiesz co, no bo ten pierwszy sezon, jak ja przychodziłem, no to na rundę wężową, to się tam utrzymaliśmy. Może jakoś lekko nie było, ale spokojnie, bo oni pierwszą rundę chyba mieli fajną. Drugą właśnie tak wspominałeś już, wiesz, graliśmy ten bardzo ciężki sezon, właśnie to utrzymanie w barażach z Unią Janikowo. Następny sezon, nie wiem czy Jacek Zieliński już nie był, to wtedy już był taki sezon, że jakby nam nie odjęli chyba 10 punktów, to też już byśmy się tam gdzieś ocierali o... A tak, czy też była ta drużyna, o, która... Awans, czy tam o któreś tam miejsce takie premiowane. Nie wiem, czy właśnie teraz nie pamiętam, ale wiem, że tam takie wspomnienia gdzieś mi przychodzą, że jakby nie odjęli, bo chyba wtedy było minus 10 punktów, czy ileś tak, tam. Tak, tak, tak. No i też mówili, no, że rzeczywiście to... można było, no. Tak no, jak można mówisz. Było. Później i następny gdzieś tam, kurde, też jakąś fajną rundę mieliśmy. No to wiesz, gdzieś to się wszystko budowało. No to nie było tak, że w jednym roku nagle, wiesz, stworzyliśmy taki zespół ekstra super, nie? Każdy trener, który, wiesz, tam gdzieś coś wniósł, swoją cegiełkę, jakąś pracę, wizję gry i tak dalej, wiesz, gdzieś tam scalał ten zespół. Wiesz, jakieś później drobne korekty, ludzie poprzychodzili, którzy, wiesz, też mieli wpływ na zespół i odpaliło, nie? Dużo takich doświadczonych, że, wiesz, zawodników chyba, nie? Tak, no, tak. No, i to tak. Naprawdę, wiesz, czy Paweł Gamla, czy Adam Kąpała, wiesz, czy Mirek Widuch, nie? Mm-hmm. No to, wiesz, to są ludzie, wiesz, po 30 byli, ale no, byli w takim sztosie, że naprawdę aż miło, wiesz, z nim się nie dość, że grało, wiesz, z tym doświadczeniem, wiesz, z taką podpowiedzią i, no ale przede wszystkim z wizją gry, nie? I oni super, wiesz, fizycznie wyglądali, nie? Pamiętam, że za Bogusia Pietrzaka, jak nas też przemielił, jakiś taki okres był, na kolana chodziliśmy, nie? Na czworaka, no ale później jak puściło, to wiesz, no to rzeczywiście super wyglądaliśmy, nie? Gdzieś to wszystko
się zazębiło. No to tak jak mówię, trzech, czterech trenerów gdzieś miało wpływ na ten końcowy jakby rezultat, nie? No i tyle. Mówię, że to tak naprawdę parę lat się stworzyło i udało się. No fajnie, fajnie, że się udało, bo tylko, że tak naprawdę po tym awansie, wiesz, ten pierwszy sezon gdzieś tam, wiesz, tu u siebie trochę później na wyjeździe, tutaj, wiesz, stadion nie spełnia norm, tam warunków i tak dalej i gra gdzieś tam w Wodzisławiu, później nie, budowa nowego, no to się wszystko gdzieś tam jakby przełożyło na to, że jednak no do końca nie byliśmy aż gotowi na to wszystko, nie? No tak, ale patrząc jeszcze na ten bilans tego sezonu, to znowu też byłeś najlepszym strzelcem, 10 bramek z tego co widzę. No, 10 bramek strzeliłem, tak. 10 bramek to też najlepszy strzelec, czyli dwa razy walnie się przyczyniłeś do tego jako najlepszy strzelec zespołu, no, do tego, żeby awansować. No tam wiadomo, niebagatelna rola Adama Kąpały, który był też królem strzelców w Górniku Zabrze z tego w Ekstraklasie. On nas też prowadził raz na kogoś Gamla. Grzegorz Kasprzyk, tak, też trzeba wspomnieć Grześka Kasprzyka, który no też dzięki temu awansowi... No wariat, super, no bronił też naprawdę. No dobra, czyli jak awansowaliśmy w 2008 roku, no, no nie powiedz, ty niestety pozostałeś na propozycję z Zagłębia Lubin. Wiesz co, ja byłem, kurczę, takim zawodnikiem, też osobą bardzo jakby przywiązany do miejsca, no ja z Gliwic, wiesz, te kluby tutaj nigdy nie wyjeżdżałem, pamiętam też, nieraz wspominam żoną, mówię, kurde, mówię, nie, no muszę tutaj zostać, mówię, kurde, awans, zrobiliśmy Piast tutaj i tak dalej, ale no wszystko tak się potoczyło, że jednak, no może nie finanse zagrały gdzieś tam główną rolę, ale w jakiejś perspektywie jak dalszej gry i rozwoju pewnie tak, no i no i tu chyba był taki klucz. No nieraz jest tak, że pamiętam, że miałem też wtedy rozmowę i z trenerem Madryszem, mówi, że też miał w podobnym właśnie w karierze swojej, że dostał w jakimś momencie też taką propozycję z jakiegoś klubu. No i też skorzystał, też miał właśnie dylematy, czy co robić i tak dalej. No i w sumie on trochę też mnie przekonał do tego, znałem jaka wizja jest na przykład u nas w klubie i tak dalej, że skoro no taka była propozycja i mocna jakby mocna ta propozycja, że bardzo mnie też chcieli, no i jakoś tak wyniknęło, że przekonali mnie do tego i wszyscy gdzieś tak powiem na tym skorzystali. Ale mimo wszystko bardzo mi było tęskno za tym, że to wszystko jakby zostawiam po takim jakimś sukcesie klubu. A jeszcze chciałem o tym awansie, do tej klasy już wspomniał, jak wyglądała feta, jak wyglądał ten ostatni mecz, ta bramka Piotrka Petasza. Z tego co pamiętam, jeszcze ze Zniczem przegraliśmy po drodze. Szczelił na bramkę Lewandowski przecież, jeszcze był taki młody w Zniczu. Tak, u siebie też taki mecz kluczowy, no przegraliśmy. No to był ważny mecz i myśmy go przegrali, Lewy nam strzela bramkę. Wiedziałeś, że to będzie sobie taki zawodnik? Wyglądał na takiego? Bo on tam przecież stał ku królem strzelców tego sezonu w pierwszej lidze. Tak, on został, wiesz co, no na pewno wyróżniał się. Oni wtedy, wiesz, jako drużyna się wyróżniała, bo byli młodą drużyną i taką dosyć mocno zgraną, bo grali tam parę lat ze sobą od niższych lig i wiesz co, było widać takie zgranie, wiesz, rolę trenera, bo nie wiem, czy wtedy chyba Leszek Ojrzyński był trenerem. Lewy strzelił bramkę na naszym stadionie. Jest tam gdzieś śmiga po internecie ta bramka. Zabierali nam dużą szansę na ten awans, tak? Już na samym końcu, no ale w końcu... Tak, oni na samym końcu, przecież oni się jeszcze zakręcili, tak? No, tak. Do gry o awans tak naprawdę. No a wracając do Lewego, no to ciężko, wiesz co, no wyróżniał się, było widać potencjał w nim, stopniowo napędzała się maszyna, no i pokazał swoją moc, no. A powiedz, no jak jechaliście do tego meczu, podchodzicie do tego meczu z Polonią ostatniego, no musieliście go wygrać, wiesz co, tak? Wiesz co, musieliśmy go, ale powiem ci szczerze, że już chyba na większym trochę luzie powiedzieliśmy. Ja pamiętam, że wtedy już nie robiliśmy sobie jakiejś wielkiej pompki i nadziei, bo w ogóle sytuacja była taka, że nie wiem wtedy, czy te trzecie miejsce, czy tam czwarte, bo po tym meczu tak naprawdę dopiero z tej małej tabelki wyniknęło, że my znaleźliśmy się na trzecim miejscu. Tak. A ja nie wiem, jak było wtedy, czy nie było pierwsze, drugie, chyba bezpośredni awans i nie wiem, czy trzecia nie miała grać w barażach. Tam coś były, takiego tam miało w ostatnich momentach chyba jakby to
No i później były takie zawirowania, generalnie w ogóle ta nasza wygrana na Polonii i później jakby układ innych wyników. No tak, Znicz przegrał. I chyba Znicz przegrał właśnie z Podbeskidziem, nie wiem czy nie z Podbeskidziem. Z Podbeskidziem, chyba, tak. No, a nie wiem czy właśnie w Podbeskidziu Maciek nie grał czasem, jeszcze chyba Szmatiuk. No i to takie, wiesz, wszystkie fajne rzeczy, które gdzieś tam się powiązują, bo tak naprawdę Maciek nam pomógł w tym, że też się znaleźliśmy, nie? Bo oni wtedy w sumie już też, bo nie wiem, czy Podbeskidzie wtedy też nie walczyło przed sezonem. Walczyło, chyba, ale też, już no, tutaj przed tym meczem już chyba raczej nie miało zbyt wielu szans. No, nie mieli szans. No, ale szacunek dla nich, że... Arka wygrała, tak. Arka wskoczyła też razem z nami, no właśnie, te miejsca premiowane. No i ten mecz, może przypomnieć, ten z tą Polonią? Właściwie po prostu no wiesz, na luzie podchodzicie. W ogóle ta Polonia, to my, wiesz co, tak nie mieliśmy spin, bo my tak naprawdę, wiesz co, trochę przegraliśmy to wcześniej już, nie? W tych meczach, czy z Jastrzębiem, tak. Czy jeszcze jakiś tam mecz potraciliśmy, a więc po prostu powiedzieliśmy sobie, że wiesz, spróbujemy wygrać ten mecz, a co będzie, to się później okaże. Nie robimy sobie jakiejś wielkiej nadziei, a też co, no trzeba mecz rozegrać i go wygrać, a zobaczymy, co będzie później. No, nie było tak, że musimy go wygrać i nagle się wszystko ułoży, bo tak nie było, nie? Bo tak jak mówię, wcześniej gdzieś tam wyniki nie były jakby pod nas, czyli sami sobie gdzieś sobie zawaliliśmy w pewnym stopniu. A więc ten mecz dla nas nie był jakąś wielką spiną. Pamiętam, że chyba tam w Polonii też jakieś dosyć roszady były wtedy. Ale my nie zapraszaliśmy na to. Po prostu, tak jak mówię, być przygotowaliśmy do tego meczu, że mamy go wygrać już i to nam się udało. No, no Peta strzelił kapitalną bramkę. Piękno. Też jest, to ja nie wiem, czy ja wtedy nie uderzałem. Chyba od stópka się odbiło i on tam chyba przejął gdzieś na 30 metrze. Wiem, że uderzał, no, ale... z takiego naprawdę już dalekiego. Nie, no to co miał młotek w nodze, to jest naprawdę. Taką miał lewą nogę ułożoną. Że... No i co tam się działo w szatni? Fajny chłopak. Jak był ten awans? O kurwa, no wiesz co, w szatni jeszcze nic. Wiesz co, my wygraliśmy ten mecz i tak naprawdę, wiesz, cały czas nie wiedzieliśmy, co się dzieje, nie? My później, aha, wiesz, żeśmy się szybko wykąpali, tutaj wiesz, jakieś niby, wiesz, informacje, że coś tam się dzieje, że może się zaraz okazać, że wiesz, że awansujemy, że coś tam, ale wiesz, niby taka euforia, ale tak naprawdę nie widzieliśmy do końca, nie? I później jakiś poszło taki oficjalny komunikat, że awans, no to normalnie wybuchliśmy wszyscy tak w takiej radości, że no jechaliśmy, ale wiesz co, no cieszyliśmy się z tego wszystkiego, ale tak naprawdę jeszcze czekaliśmy na decyzję, bo to wszystko było takie elastyczne, niepotwierdzone, tylko niby ktoś nam potwierdził, ale wiesz, jak to jest, nie ma oficjalnego komunikatu, no to tak naprawdę nie wiesz, nie, ale cieszyliśmy się mimo wszystko z tego awansu, no bo tak nas zapewnili, nie. Później, aha, tylko były chyba jakieś, nie wiem, takie zawirowania, że jeszcze miały być decyzje, co z tymi, chyba czy to będzie baraż w końcu, czy nie. O, teraz sobie chyba przypominam. Tak, tak, że tak. Coś no. takiego później było, no. No ale w końcu zrezygnowali chyba z tych baraży i tak jak mówisz, 4 zespoły awansowały, no i my się znaleźliśmy w gronie tej czwórki i na no rynku i euforia. Przyjechaliście w ogóle do Gliwic. Tam był taki historyczny przejazd autobusem, takim białym pamiętam autobusem. Tak, tak, tak. Nie, no super. No, piękne chwile, no za co ci powiem. Teraz co pamiętasz z tych chwili? Gdybyście świętowali na rynku, to była jakaś... czy poznaliście do jakiegoś klubu z kibicami i tak to było po mistrzostwie. Wiesz co, nie wiem, czy tam na rynku na pewno byliśmy, później gdzieś lataliśmy, czy tam na pewno gdzieś byliśmy, to już później szło jak, wiesz... Już nie było jakiegoś takiego schematu, tylko każdy, wiesz, z radości, jakiejś euforii korzystał z tej okazji, że się udało i no, wspólnie żeśmy z kibicami świętowali, nie? No, ale piękne chwile, to były właśnie te pierwsze nasze jakby kroki do tego, że rzeczywiście coś może się udać, no i do no, tej pory. Stworzyliście historię, no przebiliście ten szklany sufit, o którym mówimy, tak? Dobiliśmy się. Tak. Bo to był 15 sierpnia 2009 roku. Wilczek strzelił 2 bramki, Glik strzelił 2 bramki, Olszar strzelił bramkę. Myście rzeczywiście prowadzili, a to takie nazwiska grały w tym Piaście ekstraklasowym. No, no mocna paka. Już sam... No mocna. No tak naprawdę no robili też, zaznaczali się chłopaki, nie? No, już grał wtedy Kuba Szmatuła w tym Piaście, o którym mówimy, z tego 2009 roku. Kamil, no, Glik, no. Tak. Podgór oczywiście.
Sławek Szary, Mariusz Muszalik, autor bramki historycznej dla Piasta, która pozwoliła wygrać wtedy Nie, z no Górnikiem. fajna ekipa, no super, no wiadomo, no to tak jak mówię, to się wszystko budowało, jakby szło wszystko do przodu. No i się tak ułożyło, że w końcu ustabilizowała się ta pozycja mocna Piasta i ta marka gdzieś się buduje cały czas, nie? No, No a tak, wtedy to wszystko było na etapie budowy, nie? Tylko my wtedy spadliśmy tak z Ekstraklasy po tym sezonie właśnie. No, Tak się no fajnie mówię, zapowiada. dlatego wszystko gdzieś tam niby się zaczynało dziać, a później konsekwencje były takie, że po prostu to wszystko gdzieś przerosło, no bo nie da się inaczej tego wytłumaczyć, no bo organizacyjnie i finansowo i tak dalej i brak meczu u siebie, no to gdzieś to się odbiło, no wiadomo, można szukać gdzieś więcej jakichś tam problemów, ale no ale przy awansie to tak naprawdę nie było tak wszystko hopsiów, tak, że to było przygotowane, just like that, że to robimy awans i wszystko jest gotowe, stadion mamy, zespół mamy, finanse No tak. mamy i tak dalej, nie? My Mówię, byliśmy że to wszystko kopciuszkiem. jakby, tak, dokładnie, to Bardziej była wszystko taka gdzieś było na, przygoda. tak, na nowo jakby dotykane, sprawdzane, każdy se przeżył, zobaczył jak to jest i te błędy gdzieś wyciągał wnioski, tak jak mówię, to wszystko jakby wyciągane lekcje były z tego i na dzień dzisiejszy wszystko gdzieś to jakby przyniosło efekt, bo na tych błędach gdzieś się człowiek później mógł uczyć, tak, i później jakby robić dobre rzeczy, nie, a więc fajne lekcje, fajne życiowe takie. No tak, no to, że tak się Piast utrzymał po tym pierwszym sezonie w Ekstraklasie jako taki kopciuszek, no to chyba to taki już spory sukces. No, to liczyłeś. Szacunek, tak. To... No wróciłeś do Piasta, dlaczego, jak to wyglądało? Wiesz co, wróciłem do Piasta, bo no nie udało się zostać tam i szukałem klubu, tak, i byłem wtedy w Krakowi chyba 3 tygodnie, już miałem podpisywać kontrakt. Nawet na obozie z nimi byłem, ale pojechałem tylko i wyłącznie dlatego, bo trener Szatałów mnie znał. Chcieli po prostu zobaczyć, czy ja jestem zdrowy, nie? No i nic tam. Przez 3,5 tygodnia byłem i się okazało, że jednak mnie nie wzięli. Wzięli sobie, zakontraktowali kogoś innego, a mi tak naprawdę za 5.12 oznajmili, że nie podpiszą ze mną kontraktu. No i wtedy no i pojawił tak się... naprawdę. No i wtedy podali mi rękę z Gliwic, no, że tak powiem, Piast mnie przygarnął, w sensie dali mi możliwość jakby powrotu w pierwszej lidze i odbudowania się, tak, odbudowania formy fizycznej, psychicznej i jeszcze tak naprawdę pokazania, że możemy wspólnie jakiś mieć z tego profit, nie, jakiś. No i tyle, no i dali mi szansę, ja szczęśliwy, że mogłem po prostu wrócić kolejny raz do swojego klubu i robić swoje. No, chłopaki też byli po takim ciężkim sezonie, a więc wszystko gdzieś tam się tak powoli zaczynało układać w całość. No właśnie, no i wchodzisz z przytupem, no bo pierwszy mecz już bramka po powrocie. No, tak, a wiesz co, czekaj, w ogóle to dostałeś? Przyjechałem... No, to, tak, był, tak. To był mecz jeszcze na starym stadionie, czyli to już był stadion, który był na wykończeniu, tak? Bo myśmy go... Wiesz... Pół co, roku jak wróciłem do Piasta, to my graliśmy parę meczy w Włodzisławiu, tak. 2-3 mecze chyba, a resztę na wyjeździe. Cały czas wszystko na wyjeździe. Graliśmy. Tak, bo tak i rundę rewanżową już graliśmy u siebie. No, a więc ja wracając do klubu, to tak naprawdę trenowaliśmy na Sokoła, a graliśmy na wyjazdach. Cały czas. Czyli nie mieliśmy swojego stadionu, tak, tak. A wróciłem i wiesz co, wróciłem w środę, a już w sobotę grałem mecz. O kurczę, no i właśnie, dostałeś szansę, to była ta drużyna, no, która się formowała i udało się, to było pod czyim to było Marcina Brosza, pod rządami Marcina Brosza. Tak, 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 pod to była rządami to trenera Marcina. Kogo no. Pamiętasz tej drużyny właśnie, która się uformowała? No to, wiesz co, to na pewno z tą skrzynią byliśmy cały czas w kontakcie, nie, z Kubą. Bo się znaliśmy wcześniej, a więc jakby nasze relacje były cały czas dobre i byliśmy w kontakcie i oni też później wiedzieli, oni w sumie później wiedzieli, że ja przychodzę, no to też byli szczęśliwi, ja byłem szczęśliwy, że wracam i tylko chciałem im pomóc i oni byli szczęśliwi, że też, bo za dużo nie mieli, przecież oni po pierwszym, chyba pierwszy mecz przegrali, bo ja w ogóle to byłem na drugą kolejkę.
chyba na Arkę, bo oni nie wiem, czy pierwszego meczu jakiegoś tam nie przegrali, nie wiem, czy z Wisłą Płock, czy z kimś. Tak, a drugi mecz no, to już z Arką no, Gdynią, tak, na wyjeździe. A już jechaliśmy właśnie na Arkę i co? No i co, szczęśliwe, fajnie udało mi się wejść w drużynę. Zrobiliśmy ważny punkt na ciężkim terenie. No. No i kurde, wiesz co, takie mecze nam pokazały tak naprawdę, że możemy, kurde, rywalizować ze wszystkimi zespołami i powalczyć o coś, ale tak naprawdę pierwsze chwile nie były takie, że mamy jakiś cel. Przecież oni tak naprawdę po tym sezonie, że tam 2/3 drużyny odeszło, tak? To był całkiem nowy zespół. Tak no. naprawdę mało kto był znany i ograny, oprócz Tomka, Krzynia, Kuby. Nie wiem, kto jeszcze tam był z doświadczonych. To dopiero później się tak naprawdę tworzył zespół, nie? Ale tak naprawdę wiarę w to, że możemy coś osiągnąć, to każdy kolejny mecz pokazywał nam, że na coś nas stać. No. I wtedy się to wszystko tak naprawdę budowało. No to był ten sezon, w którym ty no, zdobyłeś najwięcej bramek w pierwszej lidze. Zostałeś królem strzelców. Jeśli dobrze pamiętam, 18 bramek to było, tak? 18 bramek. 31 meczach, no super, super wynik. Zacząłeś od bramki, no i też skończyłeś od bramki, no bo mecz przypieczętowujący ten awans z Zawiszą Bydgoszcz, tak? Już na nowym stadionie. Pełny stadion. Jak piękne to chwile, piękne chwile. No wiesz co, nie raz jeszcze właśnie, teraz mi przysłałeś tego linka z moimi bramkami, a wiesz co, nieraz sobie wchodzę i oglądam właśnie. Co ty nieraz mówisz? Człowiek sobie przypomina. No, tak. Nieraz sobie przypominam, a ostatnio kolega mi też mówi, Wojtek, oglądałem twoje wszystkie bramki z pierwszej ligi, jak robiliście. No to super, nie? No i tak człowiek żyje wspomnieniami, ale wiesz co, fajne chwile, wiesz. I 8 lat temu to było. No, miło to się wspomina i ten, no i tęskni się, kurde, jak patrzysz na to wszystko, wiesz, tak naprawdę to pięknie, bo nowy stadion, wiesz, pełne trybuny i jeszcze, kurde, mecz taki, co tak naprawdę daje nam tyle radości i otwiera nowe drzwi, że, kurde, no, kurde, niezapomniane, ciężko sobie to tak, kurde, wytłumaczyć wszystko, ale fajnie było, pięknie i tylko takie pierwsza bramka strzelił Ruben, takich właśnie kontrowersyjnych okolicznościach. Ty strzeliłeś na 2-0, tak, a tak, trzecią tak. już... Tomek z Wolnego, no, rzut Wolnego, nie? Tomek tak. Podgórski chyba. No, piękne chwile, ja wspominam, oglądam nieraz ten mecz, właśnie te bramki, to można sobie powspominać fajnie. Nie, no fajne czasy. Tak naprawdę jak zaczynało wszystko tak profesjonalnie się tworzyć, działać, kurde, i marketing, i fajne sesje takie, pamiętam, robiliśmy te zdjęciowe, co później były te fototapety na korytarzu. Aha. Fajnie to wszystko. I mieliśmy sesję na stadionie taką profesjonalną. Pięknie, pięknie, bo miło wspominam, fajnie, bo wtedy tak naprawdę nikt przede wszystkim na nas nie stawiał. Zespołowo nie byliśmy mocni w sensie na papierze przed sezonem, ani finansowo właśnie, ani piłkarsko, ani nic, a tak naprawdę tworzyliśmy dopiero ten zespół i tą historię w tym sezonie, coś to się wszystko jakby zaczęło. No. I to jest piękne. Tak naprawdę. Z Rubenem taki atak marzeń. No, bo wspominam Rubena, kurde, bardzo fajnie, super mi się z nim grało, nie za dużo Ruben gadał po polsku, nie chciało mu się, taki leniuszek był, ale rozumieliśmy się normalnie bez słów, no i Alvaro, no, Badi, no to z Badi Miera się spotka, no Badi, no to jest przepiłkarz, sympatyczny człowiek. No ale fajnie, ci Hiszpanie tak naprawdę to my przyjdźmy, znaczy my, no za naszych czasów zaczęli sprowadzać, tak, i do tej pory... No Ruben był pierwszym zawodnikiem, pierwszym właśnie. Tak, Ruben był pierwszym. Nie wiem, czy Ruben po mnie nie przyszedł zaraz chyba. Nie wiem, czy na trzeci mecz. Ruben tak właśnie... mi się wydaje. To był taki właśnie letni transfer, też strzelił bramkę właśnie na samym początku. Debicie, tak, chyba nawet no. w tym sparingu chyba jeszcze strzelił. Więc no, mocna ekipa była, no. No i co? No i macie ten awans. Przecież 5 bramek strzeliłeś na jesień. To było to i tak w ekstraklasie. No.
To było dobre. 5 bramek, chyba 5 asyst no, w 15 meczach. No fajny wynik przy debiutanckim znowu sezonie, wiesz. Fajnie, optymistycznie. My jako Beniaminek na 7 miejscu, no kurde, zadowoleni wszyscy byli, nie? No tak. Patrzyliśmy optymistycznie na kolejną rundę. No i na Legii człowieku euforia. No euforia w sensie u nas, a na Legii konsternacja. A jeszcze trenerem w Legii ponownie Janek Urban, nie? I no wiesz, a ja u niego też za dużo nie grałem, w sensie to nie było tak, że wiesz, z jego strony to bardziej, to no, mówiłem ci, wynikało z tego obrazu, kontuzji i tak dalej. Tak. No, ale wracając do tego meczu, to piękny mecz, no to znowu takie przeżycie do 80 chyba drugiej minuty byliśmy mega napompowani i mocni, bo później już parę minut nas normalnie ścięło z nóg i po meczu normalnie twarzą w trawę leżeliśmy i płakaliśmy normalnie. No kurde, czego zabrakło? No, tam piękna bramka tego Liboi, ten piętny. Jeszcze przed tam przerwą. Zabrakło takiego doświadczenia, takiego, wiesz, spokoju, troszeczkę cwaniactwa jakiegoś. Ja pamiętam, że wiesz, my prowadząc na Legii tam do tej 80, któreś, wiesz, 2-1, no to my jako Beniaminek, no to kurde, dla wszystkich, kurde, mega sensacja, nie? I my sobie spokojnie radziliśmy, wiesz, graliśmy w piłkę, dawaliśmy radę, wiesz, i po stracie bramki, wiesz, to taka głupia sytuacja chyba była, mieliśmy z połowy chyba Legii, jakaś interwencja była i wiesz co, wbita piłka na rolny, taki w ogóle sytuacja zero zagrożenia dla nas, nie? No i piłka wybita, wiesz, poszła gdzieś na rożny, I wykonywali z Legii, nie? Rzut wolny. Rzut rożny. No i wiesz co, taka sytuacja, pamiętam, że ja stałem na krótkim słupku, za mną ktoś jeszcze stał i wiesz, ta piłka gdzieś nad nami przeszła. Już byliśmy tak też zmęczeni i wypompowani, że ta bramka na 2-2 normalnie, wiesz, podcięła nam skrzydła, nie? No, ale dalej był, wiesz, dalej był remis, który dawał nam, wiesz, dużo. Mega satysfakcję, nie? No tak. Bardzo dużo. No ale wyobraź sobie to, my, wiesz, remisując mecz na kilka minut do końca na Legii, to my rzucamy się do ataku. My chcieliśmy ten mecz wygrać. To był, wiesz, troszeczkę duży nasz błąd, bo nie byliśmy, wiesz, wtedy po prostu zabezpieczyć i grać spokojnie z tyłu, wiesz, defensywnie i już trzymać ten wynik, nie? A my ruszyliśmy do przodu. Ja pamiętam, że wtedy mieliśmy rzut z autu na połowie Legii chyba i nie wiem, czy jak mieliśmy, bo ja to próbuję sobie odtworzyć, bo ile razy mieliśmy analizę jeszcze z trenerem Broszem, to nam pokazywał, że my normalnie tam w 8 czy w 9 byśmy przy aucie naszym. Aha. Na ich połówce. Za piłką i wiesz co, i nie wiem, czy Matrasik wtedy wykonywał rzut z autu i rzucił, gdzieś tam ktoś, wiesz, źle przyjął, przejęli. No i tak pojechali z kontry, no tylko, że wiesz, z kontry pojechali, bo my byliśmy wszyscy na połowie Legii, nie? Tak. No i człowieku, tak pociągnęli temat, że Liboja chyba dostał Liboja do pustej na 3-2, no, na 3-2. Ale... i to była, nie wiem, 87 czy któraś i szczena nam spadła, człowieku, na samą trawę. I przegrany mecz. No wszyscy nas chwalili za ten mecz, wiesz, za postawę, za całokształt, no ale niestety, no, nie dają punktów. Za styl. Za dobry taniec, kurwa, no za styl. Ale mieliście naprawdę, tyle, napisali w artykule na 90 minut, że Legia urwała się ze stryczka. W ogóle, wiesz, no, w komentarze, że prawda, bo tak. Szkoda Piasta, że piękna bramka i tak dalej. No, kurczę, no brakło. I to dużo, to właśnie takich było, takich chwil fajnych, że to są wspomnienia, wiesz, takie, które tak naprawdę my jako, wiesz, Kopciuszek jechaliśmy na takie potęgi jak Legia, no to byliśmy po prostu do zmielenia, a my do 80 minuty, wiesz, prowadziliśmy tam, nie? Tak. Byliśmy na pożarcie, rzuceni na pożarcie, a my żeśmy, wiesz, się chyba tak postawili, że oni byli w szoku, nie? No. Ale fajne mecze takie, bo wszystko wspomnienia... Bardzo, bardzo pozytywne. Tak, jeszcze jakiś mecz pamiętasz z tego sezonu, bo patrząc na tą Legię kończąc, to udało się dopiero wygrać na Legii po raz pierwszy w historii rok temu i dopiero kiedy mistrzostwo zdobywaliśmy, to było święto, no nie wydawało się możliwe, że się uda. Tak, a jednak. I teraz już dwa mecze z rzędu na Legii wygraliśmy, więc też zrobiliście podwaliny, że da się to zrobić, tak?
No już przełamane było, znaczy prawie przełamane. No, ale tak naprawdę, no jest, no widzisz, no i to nie jest Piast, który wiesz, jest tam jakimś średniakiem, czy byle jakim zespołem, tak? Jak Piast jedzie, no bo jedyny jaki zespół, to już się każdy liczy z Piastem i tyle, no i tak powinno być i miejmy, że to jest tendencja taka, wiesz, co będzie po prostu rosła i tyle, że będzie Piast coraz mocniejszy, no. Ale tak mówisz, klub był wtedy super, na bardzo dobrej jakby fali, siódme miejsce po jesieni. I, no i patrzyłeś z boku na pierwszy taki kolejny, taki poważny sukces, kiedy Piast dostaje się do pucharów. No czwarte miejsce? Tak, kurde, no pamiętam ten mecz, kurde, siedziałem na VIP-ach, kurde, oglądaliśmy z chłopakami, ci co nie byli jakby w kadrze meczowej. No przecież feta przeszykowana, wiesz, fajerwerki, wszystko, wiesz, czekają na odpalenie. Wiesz, gramy z tym Bełchatowem tak naprawdę, który już wiesz, spadł do pierwszej ligi. Wygrywamy, wiesz, tak ważny mecz. Komplet kibiców, no masakra, nie? Co się wtedy stało? No, mogliście być. No, kurde, nie wiem, no, trzecie miejsce mogliście zająć. Rozumiem. Tak, mogło być historyczne miejsce, wiesz, mógł być medal na klacie, ale niestety się nie udało. No ale no, taki sport, no nie jesteś w stanie tego przewidzieć. No i tak suma summarum trzeba, wiesz, powiedzieć, że sezon był kapitalny, no i nie ma dwóch zdań, tylko w samym finałowym momencie spadamy z tego podestu, tak? Gdzie byliśmy już przyszykowani na medal, a tu się nie udało. No ale przepraszam, wystarczył wam tylko remis wtedy ze Śląskiem, remis, żeby wyprzedzić Śląsk, czy żeby utrzymać? Wiesz co, nie wiem właśnie, czy nie remis. Nie wiem, czy nie remis, ale wiesz co, tak mecz się nie układał dramatycznie dla nas, że to było niemożliwe. No, w ogóle nie wstrzeliliśmy się, tak? Nie wstrzeliliśmy się dyspozycją dnia, kurde, bo nie wierzę, że przerosło nas to. Nie ma szans, bo nieraz tak jakieś tam słuchy słyszałem czy coś, że nie, no ten sezon był tak świetny, że wszyscy się czuli naprawdę dobrze, że i wiedzieli, że możemy wspólnie coś osiągnąć, ale po prostu się nie udało. Przegraliśmy w tym dniu po prostu sportowo i tyle. No, ten Bełchatów był lepszy od nas, no i przegraliśmy ten mecz i niestety nie daliśmy kropki nad i się nie udało tego medalu powiesić, ale to był początek czegoś dobrego tak naprawdę. No tak, ale to właśnie taki kapitalny mecz był, chyba się dobrze pamiętam, Murawski strzelił na 3-2 ze Śląskiem Wrocław, który ograliśmy w tym sezonie dwa razy, na wyjeździe 3-1 tak, i u siebie tak, 3-2, tak. Więc de facto to my powinniśmy być w miejscu trzecie miejsce i nam się bardziej należało. No tutaj nas załatwiają Maki, tak? Michał Mak, dwie bramki no. Strzelił. Tam były asysty, z tego co pamiętam, Mateusza, który potem odrobił to wszystko, tak? No ale no, olbrzymi niedosyt, tak? Ale tak powiedziałeś. No olbrzymi, tak, dokładnie. No kurde, aż normalnie przykre to, no ale wiesz co, no to jest takie piękne i nieraz niesprawiedliwe. Że piłka jest po prostu nieprzewidywalna. No jest takim sportem, że się może wszystko dziać. No tak, tu wszystko poukładane, wszystko cieszymy się, czekamy tylko na już schylamy te głowy na ten medal, a tu niestety go nie ma, nie? I wszyscy wtedy, wiesz, rozżaleni, no smutni, ale mimo wszystko podsumowując sezon, no to naprawdę udany. No. Okej, okay, no i jest pierwszy raz pierwszy, mimo wszystko jest tak sukces, bo to czwarte miejsce. No i awans do europejskich pucharów. No i mecze z Karabagiem. No ale ty jednak chyba jeszcze nie wróciłeś tak szybko. Na jesień no kurde, wrześniu, ja nie wróciłem dokładnie, dopiero na wrzesień była jakaś opcja. Ja też z chłopakami nie byłem na obozie, tam wiesz, intensywnie trenowałem tej rehabilitacji i tak dalej. 2-3 treningi, żeby jak najszybciej dojść. Wiesz, już fizycznie czułem się nieźle, no ale nie, jednak taki okres długi, wiesz, bez przygotowania tak naprawdę zespołem, pod względem, wiesz, piłkarskim, elementów takich, które, wiesz, w meczach sparingowych i treningach z zespołem, gier jakichś właściwych i tak dalej, nie da się nadrobić, no i niestety nie udało się. Miałem takie marzenie właśnie, żeby się udało, żeby na ten mecz chociaż zdążę, ale niestety, no, nie wyrobiliśmy się. A jak to wygląda z tej perspektywy, ten puchary, no, Piast naprawdę fajną
nie, wtedy nie, nam nie przyniósł, no tam była dogrywka. No i... pewnie, że nie. Ja pamiętam te komentarze wszystkich, wiesz co, komentarze wszystkich, że wiesz co, ten piask, kim oni grali, wiesz, i nagle wiesz, z Karabachem odpadli ten, a ten Karabach, człowieku, wtedy chyba do grupy, nie wiem, czy nie awansował, nie? No była mocna ekipa, bardzo duże pieniążki. No mocna, no, bo ten Brazylijczyk, tak naprawdę... który nas załatwił. Załatwia, ale tak naprawdę ludzie się dopiero, wiesz, oglądali na ten zespół poważnie po tym sezonie, tak? Jak oni rzeczywiście regularnie grali tak. co roku w pucharach. No a Piast rzeczywiście nie przyniósł wstydu, no ale opinie były takie niesprawiedliwe, nie? Tak niektórych ekspertów, że wiesz, już w pierwszej rundzie odpadli i tak dalej, wiesz co to jest i tak, no. Ale tak lekko półśmieszne to były komentarze. No, ja uważam, że Piast naprawdę zostawił dobre wrażenie po tym dwumeczu. No, tego brakło troszkę szczęścia nawet tym meczem u siebie. Tak. No, ale to historia tak się toczyła na naszych oczach. No, jako Beniaminek, puchary dla Gliwiczan to było coś pięknego. Też mieliśmy świetny zawód. Ja dołożyłem do tego cegiełkę, czyli ja miałem podwójną radość, tak, że wróciłem do żywych i jeszcze parę bramek strzeliłem, Piast się utrzymał, a więc byłem pozytywnie nastawiony na kolejny sezon, no ale no co, później już się grało mniej, bo chyba miałem problem z dwójką wtedy, no i skończył mi się kontrakt i musiałem szukać nowego miejsca grania. No i Termalika, tak. No i ten... Fajny sezon, fajne też dwa lata mimo wszystko tam. No ale tak zacząłeś znowu z Piastem, jeśli dobrze pamiętam, 1-0 wtedy w tym sezonie, kiedy Piast szedł po wicemistrza, a ty zagrałeś pierwszy mecz w Ekstraklasie Termaliki, ten premierowy, zagrałeś właśnie przeciwko Piastowi. Tak. Przegraliśmy 1-0 chyba, nie? Ale nie byliście gorszą drużyną. Jak Piast nie byliśmy wyglądał? Gorszą, no. Ale Piast jak wyglądał z tej perspektywy? Przyjeżdżałeś znowu jako... Wiesz co, no pięknie, wiesz co, no to są chwile takie, kurde, no do takich chwil się żyje, tak, gra się w piłkę i trenuje całe życie i tak jak mówię, te piękne chwile, które ja przeżyłem w Gliwicach, to po prostu nikt mi ich nie zabierze, a to, że później nie byłem, to taka kolej rzeczy, tak jest w życiu, tak jest w sporcie i przeciwko Piastowi, a więc znowu taki sentymencik się pojawił. No, a jak ten sezon ocenia? No właśnie, to było... No, nie no, im normalnie wszystko wychodziło, ale grali fajnie, naprawdę byli dobrze, w sensie zorganizowani, no grali, a wszystko im się udało, no ale z jakąś po prostu pomysłem, pracą, zaangażowaniem, ciężkim treningiem do tego doszli, że też się podejrzewam spotkała fajna grupa ludzi, która stworzyła mocny i silny zespół i zdobywali punkty, no i to nie był przypadek, tak? Podobnie jak troszkę... Rejer chyba. Przepraszam, przerwę. Podobnie jak ta drużyna twoja, która robiła awans do Ekstraklasy w 2012 roku, też było po takim wielkim przemodelowaniu drużyny. Właściwie była w no, tam no. 15 zawodników było doszło z Piasta przed tym sezonem u trenera Latala. Między innymi ty też, tak? Tak. No to było dosyć mocne wietrzenie, tak. I wtedy było dużo jakby takich niewiadomych, nie, jak to się wszystko potoczy, no ale naprawdę, no tak naprawdę oni z meczu na mecz też jakby dojrzewali do tego, że mogą być silnym zespołem, no i pokazali w tym sezonie, tak, jakby odrobinę szczęścia więcej mieli, no to by skończyli z mistrzem Polski, tak. No właśnie, a nie było to takie... Ale tak... Nie byłeś zawiedziony? Że nie... Byłem. Też byłem zawiedziony, że im się nie udało, no bo grali fajnie, bardzo fajnie grali, zorganizowani byli, mieli pewne schematy wypracowane i kurde, no to była taka mega silna broń Piasta, że no, na wszystkich to wywierało jakieś tam zaskoczenie. No oni nie umieli sobie poradzić po prostu z Piastem. No ja pamiętam, jak przyjechał Piast na Termalikę. No właśnie. To kapitalny mecz. W ogóle kapitalny mecz. To był taki emocjonujący i tyle bramek, nie wiem, tam było 5-3, jak się skończyło. Też karnego znowu nie strzeliłem. No właśnie, co miałem zapytać. No. Ty emocji tyle było, w ogóle to... Nie byłem do tego, wiesz, karnego wyznaczony, w sensie nie było tak, że my mieliśmy kogoś wyznaczonego, nie? Tylko, że wiesz, tam większość jedenastek tam Sołdecki wykonywał, nie? I wtedy, wiesz co, tak się trochę, nie że spięliśmy, nie? Ale
później się przyznałem do tego, że wiesz, popełniłem błąd, że wiesz, niepotrzebnie emocjonalnie trochę podszedłem do tego, wiesz. No, ale no tak jak mówię, to są decyzje takie, podejmuj się w ułamku sekundy i później ciężko się z tego, no. Ale generalnie wracając do tego meczu, no to, to trzeba powiedzieć, że super mecz, ja go wspominam bardzo fajnie. Nie? Otwarcie stadionu właśnie z Niecieczy Nowego. Otwarcie, no. A Piast już wtedy był no liderem cały czas, szedł po prostu jak taran, wszystko miażdżył. No i mówi, że jednak ten koniec sezonu no, zabrakło, że szczęścia, czy jednak ten mecz z Legią Warszawa 4-0, to on przesądził. No. Czy jednak tak, środka... tak. Ty śledziłeś pewnie Piasta cały czas i, no i mówisz, że co, że byłeś szczęśliwy po tym sezonie jako kibic, też można patrząc jako osoba związana emocjonalnie z tym klubem? Czy raczej miałeś niedosyt? No pewnie, pewnie. Byłem, wiesz co, szczęśliwy, ale jednocześnie z niedosytem, bo liczyłem na to, że wiesz, że wygrają to, nie? Że zdobędą mistrza. No, ale no brakło trochę szczęścia, no może, wiesz, większego doświadczenia, no i no, pewnie tak, nie? No. Wszystkiego po trochu, no ale tak, tak jak mówię, no należało im się po prostu za cały kształt, za cały sezon należało im się mistrzostwo, no. No i masz teraz tak, to mistrzostwo właśnie przyszło parę lat później. A też tak, wierzyłeś dokładnie, to, że... no to mówię, to jest po prostu jakby pewien etap budowy czegoś i tu no daje to ewidentnie pracę wykonaną przez te parę lat, tak? Kilka, no kilkanaście albo kilkadziesiąt osób, no ale i zobacz, tyle. Czujesz się też ojcem tego sukcesu, tego, który się miał miejsce rok temu, no ponieważ dwa razy wprowadzałeś Piasta do Ekstraklasy, no i byłeś kluczową postacią. Czyli gdyby nie wasza ciężka praca, twoich kolegów, Jarka Kaszowskiego i tych wszystkich zawodników, których teraz nie damy rady wymienić, to gdyby Piast miał szans nawet walczyć w tym najwyższe no, cele. Podejrzewam, że tak, tak jak mówię, w pewnym stopniu każdy dołożył cegiełkę, wiesz, nie mnie to oceniać w jakim stopniu, ale pewnie w jakimś tak. No, każdy dołożył to, co mógł dobrego i rzeczywiście jakoś wpłynął na rozwój tego klubu, tak, i pełno ludzi wokół, kibiców i tak dalej, sponsorów mieli wpływ na to, że to wszystko się tak rozwinęło, że przyszły w końcu takie sukcesy, tak. No i to jest piękne, to wiesz, to się wtedy uśmiech na twarzy pojawia, jak wiesz co, to wszystko tak fajnie się, wiesz, zazębiło przez te lata pracy kilkadziesiąt osób i te sukcesy, no to jest taka nagroda za te wszystkie lata tak naprawdę. Sztermalikom ledwo się Piast utrzymał, a nagle chwilę później ta sama drużyna właściwie zdobyła Mistrzostwo Polski. Tak jak mówię, oni przetrwali ten ciężki moment, który mógł zadecydować, że zespół by się rozpadł na kawałki, tak? W sensie o drużynę, o trenerów i jeszcze może kogoś. No, ale przetrwali wszyscy razem i nabrali takiej pewności i co? I zaczęli na nowo. No, zaczęli nowy sezon. Pewnie z nadzieją na lepszy i uwierzyli w to, że mogą osiągnąć coś więcej. Tak jak mówię, naprawdę przeżyli ten ciężki moment i później tylko było lepiej. No tak lepiej od razu poszło, że aż niewiarygodne. Czyli podobnie jak wy, trochę z Unią Janikowo, też przeżyliście ogromny, no, też tuż naszą grać rozpad. Troszkę w dłuższym czasie, ale tak mogło być. No, nie zaprzeczajmy, to nie był zły zespół, to był dobry, tak, tylko byli w kryzysie takim, że w tym sezonie praktycznie nad przepaścią byli cały czas i jeden mecz mógł zdecydować, że po prostu by spadł w otchłań i by mogło ich nie być. No, ale się utrzymali się i to im dało takiego kopa i chyba do jeszcze większej pracy, rozwoju i wiary w to, że mogą osiągnąć jakiś sukces, tak, że jak przetrwali w tych cięższych momentach, to już tylko będą lepsze, no i tak się stało, no. A jak ty świętowałeś? Świętowałem mistrzostwo to w telewizji, wiesz? O kurczę, no. W telewizji, no. No i cały czas to oglądałem, trzymałem kciuki, wiedziałem, że wszystko będzie okej, okay, że spełnienie marzeń, nie? Tych wszystkich paków, Kuby, kurde, Badiego, co wiesz, z chłopakami co jeszcze grałem i tyle też serducha włożyli w to i wysiłku, że no kurde, każdy chce wygrywać, no ale im się akurat udało po tym wcześniejszym ciężkim sezonie od razu poszli po
najwyższy cel i osiągnęli. No i szacun dla nich, że się zapisali w historii. A wracasz wreszcie po raz kolejny do Piasta jako grający trener. No i powiedz właśnie, jak to się zdarzyło, że rozmawiamy dzisiaj właśnie z osobą, która znowu jesteś z nami. No, jesteś znowu w klubie i to jest ważne, bo takie osoby jak ty, no konieczna ich obecność, które tworzyły tę historię. Jak ty do tego podchodzisz wszystkiego? Fajnie, że na razie mogę to połączyć jeszcze z graniem. Mimo moich kilku lat grania w piłkę i już nie młodego wieku, ale będę się starał po prostu przekazywać te rzeczy, które gdzieś tam sam zdobyłem przez wiele lat grania. Mhm. No i wspierać ich w szatni, na boisku i pomagać im. No a ja się cieszę, jak mogę jeszcze z nimi trochę pokopać, a więc to jest taka podwójna radość. No tak, czyli można dobijasz do 20 lat z przerwami w Piaście Gliwice. Olbrzymi wkład, no i może też kształtować tą przyszłość, tak? Widzisz się w przyszłości, no nie, z Kubą Szmatułą jako trenerzy pierwszej drużyny ekstraklasowej, kiedy ty będziesz na przykład pierwszym trenerem, a Kuba będzie trenerem bramkarzy. Rozmawiacie kiedyś o... Masz kontakt z Kubą Szmatułą dzisiaj? Cały czas? Tak, pewnie, że mam z Kubą. No jasne, że tak, no kurde, może zobaczymy, jak życie się potoczy i ten. No tak samo przecież w drugiej drużynie trenerem jest też Maciek Szmaciuk, tak? No właśnie, to jest gospodarka. Z Jarkiem Wójcikiem. No to Maciek jest, kurde, moim funflem od dziecka, tak? I razem zaczynaliśmy i teraz jakby nasze drogi się zeszły w sensie, że jesteśmy gdzieś tam znowu razem w Piaście, on już jest trenerem pełnoprawnym, ja dopiero zaczynam na tej drodze, a więc wiesz, to są fajne rzeczy, zobaczymy, czy to się wszystko tak ułoży, czas pokaże, czy się uda po prostu być trenerem i coś osiągnąć, a więc wszystko przede mną. Dla mnie to na pewno zawsze będzie klub dla mnie bardzo ważny w moim sercu i który jakby wpłynął na rozwój mój jako piłkarza, a teraz być może trenera, a więc zawsze będzie wyjątkowym klubem i zawsze będę się czuł w Piaście jak u siebie, a wracając do historii Piasta, to na pewno był to klub, który był ważną postacią gdzieś na mapie piłkarskiej, ale jakby wcześniejsze lata, no to nie był klubem jakimś takim znaczącym, tak? Byliśmy małym klubem zawsze, takim skromnym, drugoligowcem. Tak, to był skromny klub drugoligowy, który tak naprawdę był wieczno drugoligowcem, tak? Grał tam bardzo dużo sezonów tak naprawdę, ale w Ekstraklasie to dopiero zaczął jakby dotykać tej najwyższej klasy rozgrywkowej, które ty wspominałeś, tak? Od tego 2008, trochę tam do 20, później lekka cofka i później znowu wjazd, tak? I tak naprawdę coraz mocniej dotykał, zaznaczał i pokazywał, że będzie ważnym klubem na mapie Ekstraklasy. No i mam nadzieję, że będzie coraz mocniejszy, no i tyle, no trzymam kciuki, że to będzie po prostu każdy kolejny rok jakiś progres i że zawsze będziemy grali na tej na najwyższym poziomie i będziemy grać o wysokie cele, no bo takie mam nadzieje i marzenia, że się to może ziścić. Piast nie będzie średniakiem, dla mnie będzie Piast zawsze zespołem, który ostatnie lata pokazuje, że naprawdę robił wielką robotę i progres duży, a więc jest to zespół, który liczy się o to, żeby grać o najwyższe cele. No wiadomo, nie jesteśmy jakimś tam potentatem finansowym ani organizacyjnym, ale ze swoimi środkami i możliwościami bardzo dobrze to funkcjonuje i dysponuje, a więc mam nadzieję, że to wszystko jakby będzie cały czas robiło progres do przodu i coraz mocniejszy będziemy, a więc oby tak dalej było, no i tyle. No to w takim razie, to dziękuję Ci bardzo za tą długą rozmowę, tą podróż do przeszłości, bo myślę, że wielu kibiców kilka faktów, kilka rzeczy dowie się z tej historii Piasta, bo niektórzy dopiero od paru lat kibicują, jak przyszły te sukcesy. Więc
Więc dziękuję Ci za tą rozmowę. Super, dzięki. Ja również dziękuję za przyjemną rozmowę i wywiad. I polecam się na przyszłość. Hej.